Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejna, 40. część serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Dzisiejszy temat jest, dotyczy tego, co się stanie w momencie pojawienia się Chrystusa. Więc tutaj mamy kilka takich punktów, które musimy po prostu wziąć pod uwagę. Pan Jezus najpierw zniszczy zgromadzone wojska w Armagedon, i następnie uwolni uciemiężoną resztkę żydowską, mówiliśmy o tym już wcześniej, a zanim zniszczy wojska asyryjskie, to o tym czytamy w Izajasza 30 rozdział, 31 werset. Izajasza 30 rozdział, 31 werset, bo głosem Jahwe przerazi się Asyria, gdy on uderzy berłem. Także Zachariasza, 14 rozdział, od 3 do 5 wersetu. Zachariasza. Zachariasza, 14 rozdział, od 3 wersetu. I wyjdzie Jahwe i będzie walczył z tymi narodami, jak w dniu swej walki, jak w dniu bitwy. I staną jego stopy w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od wschodu, i zostanie rozcięta Góra Oliwna przez środek od wschodu na zachód, w bardzo wielką dolinę, i cofnie się połowa góry na północ, a druga jej połowa na południe, i uciekać będziecie w dolinę mojej góry, gdyż sięgać będzie dolina gór aż do Azel, a będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem za dni Uzjasza, króla judzkiego. I przyjdzie Jahwe, mój Bóg, a z tobą wszyscy święci. Następnie Pan Jezus Chrystus zwróci się przeciwko wszystkim wrogom Izraela i będzie ich sądził, o czym czytamy też w tym rozdziale 14 Zachariasza, od 12 do 15 wersetu. A taka będzie plaga, którą Jahwe dotknie wszystkie ludy, które walczyły przeciw Jerozolimie. Psucie się i jego ciała, gdy wciąż stać on będzie na swych nogach. Jego oczy będą gnić w oczodołach, a jego język zgnije w ich ustach. I stanie się w tym dniu, że będzie wśród nich wielkie zamieszanie od Jahwe, i pochwyci człowiek rękę bliźniego i podniesie swą rękę przeciw ręce bliźniego. Również Juda będzie walczył w Jerozolimie i zgromadzone zostanie mienie wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro i szaty w wielkiej ilości. I taka sama plaga jak tamta dotknie konia, muła, wielbłąda i osła i wszelkie bydło, które będzie w tych obozach. I na koniec, w momencie przyjścia Pana Jezusa, nastąpi sąd, podczas którego sądzeni będą żyjący w tym czasie ludzie, o czym czytamy w Mateusza 25 rozdział, od 31 do 46 wersetu, czyli 25 rozdział Ewangelii Mateusza. I to czytamy od 31 wersetu. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy usiądzie na tronie chwały swojej i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jednych od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów, i postawi owce po prawicy swojej, a kozły po lewicy. Wtedy rzecze Król tym, którzy będą po prawicy Jego: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, i odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Albowiem łaknąłem i daliście mi jeść, pragnąłem i daliście mi pić, byłem gościem i przyjęliście mię,
Byłem nagim i przyodzieliście mnie. Byłem chorym i nawiedziliście mnie. Byłem w więzieniu i przychodziliście do mnie. Wtedy mu odpowiedzą sprawiedliwi, mówiąc: Panie, kiedyśmy Cię widzieli łaknącym i nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym i napoiliśmy Cię, i kiedyśmy Cię widzieli gościem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzieliśmy Cię, i kiedy Cię widzieliśmy chorym, albo w więzieniu, i przychodziliśmy do Ciebie. I odpowiadając król, rzecze im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Potem rzecze i tym, którzy będą po lewicy: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem i nie daliście mi jeść, pragnąłem i nie daliście mi pić, byłem gościem i nie przyjęliście mnie, nagim i nie przyodzieliście mnie, chorym i w więzieniu i nienawidziliście mnie. Wtedy mu odpowiedzą i oni, mówiąc: Panie, kiedyśmy Cię widzieli łaknącym, albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im powie, mówiąc: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnieście nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, ale sprawiedliwi do życia wiecznego. Więc widzimy jednoznacznie: pójdą ci na mękę wieczną, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Jednoznacznie 41. Idźcie precz ode mnie w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i jego aniołom. Ludzie ci trafią do jeziora ognia i siarki, dlatego że nie uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi i nie zostali zbawieni. A uczynki niestety z suchego drewna nie wyrosną, tylko z serca człowieka, który jest narodzony na nowo, tętni nowe życie, które uzdolnić ma moc takiego człowieka do tego, żeby żył zgodnie z oczekiwaniami Pana Jezusa. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, gdy Pan Jezus przyjdzie na ziemię, to w czasie Jego przyjścia Pan Jezus najpierw zniszczy zgromadzone wojska w Armagedon, następnie uwolni uciemiężoną resztkę żydowską, zanim zniszczy wojska asyryjskie. I następnie Pan Jezus Chrystus zwróci się przeciwko wszystkim wrogom Izraela i będzie ich sądził. W końcu nastąpi sąd, podczas którego sądzeni będą żyjący w tym czasie ludzie. Po tym czasie przyjścia Pana Jezusa będzie ustanowione nowe przymierze z Izraelem i Judą na tej ziemi. Zatem kluczowa jest kwestia dla Ciebie: czy jesteś narodzony na nowo, czy masz już życie wieczne, żebyś nie musiał w tym ciężkim czasie ucisku, a potem sądu, jak widać, który jest niemożliwy do przejścia, jeżeli nie jest się narodzonym na nowo. Więc narodzenie na nowo, uwierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi jest kluczową kwestią. Uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony. To jest podstawowa rzecz. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Dziękuję zatem Państwu za wspólne przejrzenie 40. części z serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Jeśli ktoś nie ma Nowego Testamentu, zachęcam do kontaktu. czytaj@biblie.onet.pl to jest e-mail, na który można napisać. Mój numer telefonu 739089088 to jest numer, na który można wysłać SMS-a z prośbą o
Nowy Testament, bezpłatnie go jak najbardziej wtedy wyślę i jeśli będę miał dostępne egzemplarze, tak? Jeżeli będzie jakiś kłopot, to wtedy najwyżej nie wyślę, ale jeśli wyślę, to wyślę bezpłatnie. Można też pisać na tradycyjny adres czytaj Biblię skrytka 31 63 500 Ostrzeszów lub CMS skrytka 328 50 950 Wrocław 68. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, Biblii. Tylko w Słowie Bożym mamy wskazania Boże. Jest to głos Boży na dzień dzisiejszy, więc czytaj Biblię, Słowo Boże. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.